choćbyś nawet obmywała się ługiem i mydła używała obficie, jednak brudna plama twojej winy będzie wyraźna przede mną, mówi Wszechmocny Pan. Księga Jeremiasza, 2 rozdział, 22 werset. Grzech. Jest ktoś, kto ocenia wszystko bardzo dokładnie, któremu nic nie umknie. Jest nim Bóg, który nazywa grzechem każde małe kłamstewko, każdą złą myśl, najmniejszy przejaw zazdrości, złości lub samolubstwa i tym podobne. Nawet jeśli nie lubimy i nie chcemy tego słuchać, Bóg widzi to w ten sposób. Nie możemy dyskutować o grzechu, gdyż jest niezaprzeczalnym faktem. Grzech jest z natury w każdym człowieku i objawia się w złych myślach, słowach i uczynkach. Każdy, kto temu zaprzecza, zamyka oczy na rzeczywistość. Czy w przeciwnym razie istniałaby policja, sądy, więzienia? Jeśli powiesz, że nie mam z tym nic wspólnego, w porządku, jednak pomyśl choćby o zwykłym zamku w drzwiach wejściowych, w rowerze, nie mówiąc już o zabezpieczeniach w samochodzie. Dosłownie wszędzie są stosowane środki zapobiegawcze przed kradzieżą lub oszustwem. Gdyby nie było grzechu, nie musielibyśmy niczego zabezpieczać przed kradzieżą lub oszustwem, jak choćby internetowym. Z pewnością istnieją różnice w konsekwencjach grzechu dla innych oraz dla mnie osobiście. Niewątpliwie żaden człowiek nie może uczciwie stwierdzić, że nigdy nie zgrzeszył. Gdyby tak było, oszukiwałby samego siebie. Grzech sprawia, że jesteśmy brudni, a zatem nieodpowiedni do relacji z Bogiem. Bóg jest święty i nie może tolerować grzechu. Nie może też go przeoczyć. Nie może po prostu udawać, że go nie ma. Chcielibyśmy cofnąć niektóre złe uczynki, ale to nie jest możliwe. Tak jak nie możemy uwolnić się od grzechu, gdyż nie ma środka oczyszczającego ani żadnej innej terapii. Jedynie sam Bóg oferuje środek czyszczący, oczyszczający, który naprawdę działa. Jest nim krew Jezusa Chrystusa, która oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Muszę jednak najpierw uświadomić sobie, że potrzebuję odkupienia i zaakceptować fakt, że Jezus Chrystus jest przebłaganiem za moje własne grzechy, bo tak poucza mnie 1 list Jana, 1 rozdział, 7 werset. Jeśli przeczytamy te słowa z 1 listu Jana, 1 rozdziału, 7 wersetu, to zobaczymy, że jest tu napisane: a jeśli w światłości chodzimy, jak On jest w światłości, społeczność mamy między sobą, a krew Jezusa Chrystusa i Jego Syna oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Oraz 2 rozdział, 2 werset, i On jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, ale też za grzechy całego świata. Dlatego uwierz w Pana Jezusa, jeśli jeszcze nie masz pewności zbawienia, a będziesz zbawiony, bo wystarczy uwierzyć w Pana Jezusa, a Pan Jezus wtedy zbawi cię, bo tak mówi Słowo Boże.